Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj mam Wam do pokazania bardzo, bardzo, bardzo wyjątkową książkę. To jest Uczuciometr inspektora krokodyla. To jest książka wydana przez wydawnictwo Dwukropek, którą między innymi blog tylko dla mam objął patronatem. I powiem Wam szczerze, że jestem z tego patronatu tak niezmiernie dumna, że aż brak mi słów. Osobiście uważam, że jest to jedna z najciekawszych pozycji na rynku, taka dotycząca uczuć, a konkretnie inteligencji emocjonalnej, rozwijania inteligencji emocjonalnej naszych dzieci. Bo to, że my bardzo często z naszymi dziećmi chcemy rozmawiać o uczuciach i to, że my wiemy, że uczucia są niezmiernie istotne i trzeba o nich rozmawiać, nie można ich tłumić i tak dalej, to są takie ogólniki, z którymi jak najbardziej się zgadzam. Natomiast kiedy przychodzi do faktycznego wyjaśniania dzieciom, czym są konkretne emocje, no to już mamy z tym trudności, co nie jest dziwne, dlatego że uczucia jako takie, jako słowa miłość, strach, lęk, to są bardzo abstrakcyjne hasła. I dorosłym być może trochę łatwiej wyobrazić sobie, jak one wyglądają i czym one są, ale nie oszukujmy się, dzieciom trudno wyobrazić sobie, czym jest na przykład miłość. One oczywiście mniej więcej mogą powiedzieć, jak się pokazuje miłość, na przykład można dać mamie buziaka, albo czym się objawia smutek, no tym, że płaczemy, ale takie zagłębienie się w rozumienie emocji, no z tym już miewamy problemy, dlatego właśnie Uczuciometr inspektora krokodyla to jest, uważam, takie narzędzie, które pozwoli nam w trochę łatwiejszy sposób rozmawiać z dziećmi o emocjach i tym samym o uczuciach. I już zaglądamy do środka. I powiem Wam, że tego zaglądania do środka jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Czasami są takie książki, które idą pewnym schematem i możemy powiedzieć, że tak, każdy rozdział wygląda mniej więcej tak, natomiast w tej książce jest, nie ma takiego jednego konkretnego schematu, natomiast zdecydowanie ona przeprowadza nas przez zrozumienie, czym są emocje i też umożliwia nam rozmawianie o emocjach z dziećmi. I tak na samym początku uczymy się, czym są uczucia, jak je rozpoznać, czym one się charakteryzują, więc mamy tutaj, no nie chcę powiedzieć, że definicję, bo byłoby to takie hasło dosyć encyklopedyczne, ale mamy tutaj proste wyjaśnienie, jak rozmawiać z dziećmi. Mamy też postacie, które występują w tej książce, czyli krokodyl, który jest inspektorem i on będzie tropił uczucia. Zobaczcie, jaki to już jest na samym początku bardzo fajny pomysł, dlatego że w dalszej kolejności opowiem Wam, że są tam w środku historyjki i większość tych historyjek dotyczy jednego konkretnego uczucia, które tropi krokodyl. Dlaczego to jest rewelacyjny pomysł? Dlatego że jak zaczniemy się bawić, że jesteśmy detektywami i mamy do rozwikłania jakąś zagadkę, to o wiele łatwiej wciągnąć się w szukanie, poznawanie, opisywanie konkretnych emocji, niż gdybyśmy to po prostu mieli tak opowiedzieć dziecku. Więc zamieniając się w detektywa razem z tym krokodylem, zerkając na jakąś tam historię, na jakąś tam postać, poznajemy od podszewki, można powiedzieć, konkretną emocję. Mamy tutaj też emolutki i mamy coś super fajnego, czyli uczuciometr, taki gadżet, który znajduje się na końcu książki i do niego oczywiście również dojdziemy. I na początku tutaj poznajemy tego krokodyla, tego detektywa, jak był małym chłopcem i tutaj mamy takie nawiązanie do tego, że kiedyś raczej nie rozmawiało się z dziećmi o emocjach, tak jak się to mówi dzisiaj, raczej były to hasła w stylu chłopaki nie płaczą, ani bądź beksą. I jak się właśnie krokodylowi zdarzało, że płakał i on postanowił się dowiedzieć, skąd się to wszystko bierze, o co chodzi z tymi łzami, o co ogólnie chodzi z uczuciami. I stąd mamy właśnie tego detektywa. Więc idziemy dalej. I poznajemy kolejne postacie, czyli emolutki. Zobaczcie, tutaj też jest bardzo dobry pomysł przyporządkowania koloru i rysunku dla danej emocji. Bo tak jak wcześniej wspominałam, powiedzenie miłość albo lęk, albo odraza, to są bardzo, bardzo abstrakcyjne hasła,
które trudno dzieciom sobie wyobrazić. Natomiast kiedy te hasła sprowadzimy do takiego konkretu, jak na przykład ludzik albo jak na przykład kolor, dzieciom o wiele łatwiej zrozumieć, co to jest, jak o tym można mówić i jak to sobie wyobrażać. Takie, wiecie, trochę osadzenie w rzeczywistości, co w przypadku młodszych dzieci, które jeszcze to myślenie abstrakcyjne mają, no tak naprawdę nierozwinięte jakoś szczególnie, no to jest rewelacyjny pomysł i bardzo, bardzo pomocny przede wszystkim pomysł. Nie myślcie sobie, że będę Wam po kolei opowiadać całą książkę, ale jeszcze tutaj na tej stronie chciałabym się zatrzymać, bo nadal jesteśmy na samym początku i tutaj mamy rewelacyjny komiks, który opisuje nam, pozwala nam zrozumieć, czym jest uczucie. Bo tak naprawdę, gdybyśmy mieli naszym dzieciom wyjaśnić, czym jest emocja, skąd się bierze uczucie, no to chyba byśmy nie umieli. Przy czym od razu dodam, że emocja i uczucie to nie jest to samo. I w tym komiksie mamy bardzo prosto opisanych kilka takich składowych, można powiedzieć, dzięki którym powstają w nas emocje. Jest pewna sytuacja, którą na przykład coś widzimy, potem my tę sytuację interpretujemy, i to zawsze jest, brzydko mówiąc, przemielone przez nasze doświadczenia i to, co my wiemy albo sobie wyobrażamy. I dalej właśnie mamy tutaj uczucie, które powstaje i mamy też wyjaśnione, że my z tym uczuciem możemy coś zrobić. Mamy już na samym początku powiedziane, że to wcale niekoniecznie jest tak, że to uczucie musi tobą zawładnąć i już tak do końca życia zostaje. Nie, ty masz wpływ na to, co się będzie z tobą działo. I oczywiście, że jak to tylko powiemy albo tylko przeczytamy naszym dzieciom, no to niekoniecznie muszą od razu to umieć, no ale zerkając na dorosłych, na osoby dojrzałe emocjonalnie, na osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną, a możemy ją rozwijać przez całe życie, no to faktycznie tak jest, że czasami się zastanawiamy, bo mamy do wyboru, albo wybuchniemy, albo przemyślimy, albo przeczekamy, albo weźmiemy 3 głębokie oddechy i jakoś inaczej zareagujemy, niż byśmy to zrobili bez przemyślenia, bez tego zastanowienia się. I taką informację nasze dzieci również tutaj otrzymują. No i później jest pewne zachowanie, czyli to, na czym my jako dorośli najczęściej się w sumie skupiamy. Kiedy na przykład spotykam się z rodzicami podczas konsultacji online, no to bardzo często zaczynamy od tego, że moje dziecko jakoś się zachowuje. A zobaczcie, że to zachowanie, ono już jest na samym końcu całego łańcuszka tutaj konkretnych wydarzeń. I o tym też warto informować dzieci, że zachowanie to jest już koniec jakiejś historii. Warto prześledzić, co się wydarzyło wcześniej. Idziemy dalej i to, o czym wspominałam na samym początku, to jest właśnie takie rozpracowywanie detektywistyczne poszczególnych emocji. Mamy tutaj historyjki i to już jest pewien schemat. Historyjki, które dotyczą pewnej emocji. I tutaj sprawa dla inspektora Krokodyla, na przykład tajemnicza ucieczka panny Sarny. Więc przypuszczamy, że będziemy rozmawiali o tym, że Sarna się czegoś wystraszyła, ale nie wiemy tego od początku. To dopiero będzie badane. I mamy tutaj taką historyjkę, taką scenkę tak naprawdę, jakąś tam sytuacyjną. I tutaj tą scenkę rozkłada na czynniki pierwsze właśnie nasz krokodyl i zastanawia się nad różnymi rzeczami, nad różnymi elementami, które doprowadziły do tego, że Sarna, która na początku sobie spokojnie siedziała, nagle zwiała z tego miejsca. I co też jest istotne, oprócz tego, że krokodyl sam sobie w głowie próbuje rozeznać tą sytuację, czyli tropi tą konkretną emocję, to zobaczcie, na drugiej stronie ten krokodyl jeszcze potwierdza, czy on miał rację. Dowiaduje się, też przyjmuje od Sarny dodatkowe informacje po to, żeby ewentualnie zweryfikować, czy miał rację, czy nie. I wtedy już wszystko układa się w jedną konkretną całość. I faktycznie tych historyjek mamy tutaj więcej i więcej, no bo mamy tutaj rozpracowanych przez detektywa krokodyla kilka emocji. I oprócz tego, że skupiamy się na rozpracowaniu emocji, to zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy. Też bardzo, bardzo mi się podoba ten pomysł, który przedstawiamy dzieciom, to znaczy uczymy się rozpoznawać emocje nie tylko poprzez mówienie o nich, ale również poprzez
to, jak one się fizycznie objawiają. No wiadomo, jak jest nam smutno, to płaczemy. Jak jesteśmy rozzłoszczeni, to na przykład możemy warknąć albo tupnąć. Warto, żeby nasze dzieci znały również i takie sygnały, bo prawda jest taka, że o emocjach możemy mówić, natomiast to mówienie to jest bardzo mały procent, który zakotwiczy się w głowie i dorosłego, i dziecka, jeżeli chodzi o rozpoznawanie emocji. Cała reszta to są sygnały niewerbalne i na tym głównie skupia się nasz umysł, nasz mózg, kiedy chce wyczytać konkretne emocje, więc warto, żeby nasze dzieci umiały te sygnały po prostu rozpoznawać. I jeszcze jedna ważna sprawa, i do tego właśnie służy nasz uczuciometr, to zobaczcie, to jest ten gadżet, o którym wspominałam wcześniej. To jest też umiejętność rozpoznawania, czy określania może bardziej niż rozpoznawania, natężenia konkretnej emocji. Bo czasami jest tak, że jesteśmy bardzo, 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 bardzo szczęśliwi, a czasami jest tak, że po prostu jesteśmy zadowoleni. I to też jest odmiana uczucia, które nazywa się radość. I teraz umiejętność określenia tego natężenia pozwala jeszcze lepiej zrozumieć emocje, więc warto wykorzystywać ten uczuciometr właśnie do tego, żeby nauczyć się nie tylko nazywać emocje, ale też dawać im, przyporządkować jakąś tam skalę. Czy ty jesteś bardzo zdenerwowany, czy ty jesteś tylko średnio zdenerwowany, w jakich sytuacjach denerwujesz się bardzo, a w jakich sytuacjach jesteś zadowolony tak, że aż chciałbyś skakać do samego sufitu. To są wszystko bardzo, bardzo kreatywne i potrzebne pytania, jeżeli chodzi o rozwijanie inteligencji emocjonalnej, a taki też uczuciometr, jak sobie przyczepicie na przykład na lodówce albo w jakimkolwiek innym miejscu, na drzwiach pokoju dziecka, on też może pomóc trochę rozładować trudne emocjonalnie sytuacje, bo oczywiście nie w tych największych na przykład nerwach albo smutku, ale możecie go brać do ręki, siadać z dzieckiem i prosić, żeby ono spróbowało określić, jak się czuje w danym momencie, albo jak się czuło wcześniej. Czyli nie trzeba z tego korzystać w momencie, kiedy dzieje się jakaś trudna akcja, natomiast warto z niego korzystać również wtedy, kiedy maluch jest spokojny, kiedy nam na przykład opowiada, co się wydarzyło w szkole albo w przedszkolu. Wtedy taki gadżet bardzo, bardzo się przydaje, bo to jest to, co mówiłam. Sprowadzamy emocje do mniej abstrakcyjnych słów i pozwalamy im być konkretami, takimi, których można dotknąć, można zmierzyć. I oczywiście jasne jest dla mnie, że nie możemy zmierzyć i zważyć uczuć, ale taki prosty uczuciometr na pewno pozwoli nam trochę łatwiej porozumieć się z dzieckiem i pozwoli też dziecku trochę łatwiej rozmawiać o tym, co ono w danym momencie przeżywa. Więc zobaczcie, mamy taką wielką książkę, ona jest naprawdę gruba, ciężka, przepięknie wydana i ma w sobie mnóstwo historyjek związanych z najróżniejszymi uczuciami i takimi scenkami sytuacyjnymi, które znamy z codzienności. No i mamy ten gadżet, czyli taki zestaw, bym powiedziała, do rozwijania inteligencji emocjonalnej. Myślę, że przyda się nie tylko dzieciom, ale wielu dorosłym również.